Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na grupę E, pierwsza kolejka UEFA Euro 2023, mój wymyślony turniej. Nasza Polska, nasze orły będą grali pomiędzy Austrią. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz będzie grany na stadionie Borussia Park w Myślich Albach. No dobrze, to bez przedłużania gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Smokowski i Jacek Leskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania, widzimy się w przerwie. Miłego oglądania i niech Polska nasza wygra to spotkanie. Halo, witamy! Dziś w Mönchengladbach wspaniała pogoda, więc nic dziwnego, że Borussia Park pęka w szwach. Wszyscy przyszli tu oglądać dzisiejsze spotkanie. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Austrii. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Rusza więc pierwsza połowa. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. On gra tak, jakby miał buty wysmarowane klejem. Piłka naprawdę się go słucha, potrafi przyjąć ją w trudnej pozycji, a potem nie stracić. Jest zwrotny, fantastycznie drybluje, dysponuje świetną techniką, przez co trudno go zatrzymać. I ładnie mija teraz rywala. Mogło coś... To musi być bramka! I gol! Marko Arnautowicz! Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Prowadzą zatem 1 do 0. Polacy wciąż w ataku. Sędzia zastosował korzyść. Zmierza teraz prosto w pole karne. Na
Nadal zagrożenie pod bramką. Próbuje szczęścia. Udany blok, brawo. Christoph Baumgartner. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Pore zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Strzał teraz! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Odbiera czysto w polu karnym. Dobra decyzja, udane przejście. Sędzia odgwizduje spalonego. To wszystko było na granicy. Robert Lewandowski. Takie podanie nie miało szansy dojść. Wymierzone dośrodkowanie w pole karne. I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. I Polacy rozpoczną teraz grę z rzutu wolnego. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. I teraz idzie w kierunku środka. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, no niestety koniec pierwszej połowy spotkania. Polacy przegrywają Austrią 1-0. No muszą się Polacy obudzić się z tym spotkaniem, bo no grają tragicznie. Mogę tak szczerze powiedzieć, grają tragicznie. Zrobimy sobie zmianę formacji, no bo tak nie może być. Wejdzie Frankowski. Klik wejdzie za Krykowiaka. Niech wejdzie jeszcze może Kamiński za Nikola Zalewskiego. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Arnautowicz w posiadaniu piłki. Złe podanie. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Frankowski. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski rusza do przodu. Obrońcy muszą uważać. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. Baumgartner. Arnautowicz. Nie oddają głupio piłki, nie tracą jej. Wciąż budują tę akcję. Piłka trafia do Zawicera. Świetnie, skuteczna interwencja. Zmiana.
Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku? Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Wspaniała interwencja! To powinna być bramka! Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. To musi być bramka! I gol! Polska wyrównuje! Jest remis! Trzeba pójść za ciosem! Brawo, panowie! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Mamy wynik remisowy. 1-1. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu. Doskonałe wejście. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Ależ ma żelazne nerwy. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. 5 minut do końca, wciąż mamy remis. Frankowski. Podrywają się do ataku, a bramka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo byłoby naprawdę blisko. To nie było trudne, broni bramkarz. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Proszę Państwa, koniec meczu. Polska remisuje z Austrią 1-1. No i na razie Polacy dzielą się punktami po jednym w tabeli w grupie E. No proszę Państwa, no drugi mecz dla Polski nie będzie bardzo łatwy, bo będzie grała mecz Polska-Czechy, więc no... Nie będzie to łatwe spotkanie, jak nam się oczywiście to wydaje. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja już na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!